Panie prezydencie, panie prezesie, organizatorzy tej konferencji, czcigodni księża obu obrządków, księże prezydencie, szanowni państwo, drogi braty ta sestry z Ukrainy, ta Uhorszczyny. Najpierw chcę się wytłumaczyć, ponieważ to, co powiem, nie całkiem przystaje do tytułu, który podałem i zaraz wyjaśnię dlaczego. Temat jest z jednej strony trochę szerszy, z drugiej trochę węższy. Ale zacznę od wydarzenia, które miało miejsce tydzień temu w Bibliotece Narodowej w Warszawie, gdzie odbyła się pierwsza publiczna prezentacja najcenniejszego zabytku Supraśla, wpisanego na listę pamięci świata UNESCO, czyli słynnego kodeksu supraskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Czym jest to pismo dla naszych braci obrządku wschodniego, mówić nie muszę. Kodeks pochodzi przypuszczalnie z przełomu X i XI wieku, a więc byłby mniej więcej rówieśnikiem chrześcijaństwa w Polsce. Moje wystąpienie chciałbym podzielić na trzy części. Pierwsza, kilka uwag dotyczących ikonografii, ale o tym będzie szerzej mówił Andrzej Gil i Joanna Tomalska. Druga to ten temat właściwy, w którym muszę się przyznać do porażki, ponieważ moje poszukiwania nie przyniosły oczekiwanych skutków, więc zaprezentuję państwu to, co już wcześniej było napisane. I trzecia część, pewne uwagi ogólne. Kult świętego Jozafata, o którym będzie tutaj mowa, a jednocześnie jego ikonografia, można powiedzieć, zaczyna się razem z jego męczeńską śmiercią. Te najstarsze przedstawienia, to, które towarzyszy tutaj programowi naszej konferencji, uchodzące za najstarsze, były już przedmiotem badań od 100 lat. Pierwszy artykuł napisany dokładnie 100 lat temu z okazji 300-lecia męczeńskiej śmierci Jozafata, pióra Szczurata, a potem już współczesne badania obecnego tu Andrzeja Gila, Mateusza Łebkowskiego, który postawił pytanie o vera effigies, o ten oryginalny portret Jozafata, Romana Zilinko, Oesi Semeny Szynhuzner z Ukrainy. Nie będę tego streszczał, bo usłyszymy o tym więcej, natomiast chcę powiedzieć, że bardzo ważnym momentem w rozwoju ikonografii była beatyfikacja dokonana przez Urbana VIII w 1643 roku. Druki, ryciny, które jej towarzyszyły lub zaczęły pojawiać się później, jak ta słynna rycina Carlo Grandiego, która tak bardzo oddziałała na ikonografię zarówno cerkiewną, jak i zachodnią. Tutaj pokazuję tą znaną ikonę, która dzisiaj jest w ikonostasie katedry unickiej w Przemyślu. Inny wariant Aleksandra Tarasewicza z Ławry Kijowsko-Peczerskiej, a więc związany ze środowiskiem kijowskim. I właściwie nieprzebadana ikonografia XVIII-wieczna. Do dzisiaj nie znamy wzorców ikonograficznych tych bardzo licznych obrazów czy ikon, bo tutaj w XVIII wieku granica nam się między obrazem i ikoną właściwie zaciera. Wiemy, że ci sami artyści malują ikony i wykonują obrazy do kościołów łacińskich. To wszystko jeszcze czeka na przebadanie, tak samo jak problem funkcjonowania tych wizerunków w ramach wielkiego świata ikonografii zachodniej, bo ona kształtowała tę ikonografię, a więc wpisując się w ikonografię świętych męczenników. Tu chciałbym się zatrzymać nad jedną ryciną z roku beatyfikacji, ryciną
Geparda w 1643, która w moim przekonaniu, ona zresztą staje się źródłem dla wielu późniejszych XVIII-wiecznych rycin, powtórzonych zresztą 100 lat temu przy okazji 300-lecia jubileuszu. Otóż wzorem dla tych rycin w moim przekonaniu jest bardzo popularna figura Jezusa, którą dzisiaj nazywa się Jezusem Wykupionym, Jezusa Umęczonego, która była propagowana w klasztorach Rusi Kijowskiej, w klasztorach Rusi Koronnej, w klasztorach Wielkiego Księstwa Litewskiego, w klasztorach Trynitarzy. Pierwsza taka figura została przywieziona do Warszawy i jest tam po dziś dzień otaczana kultem w klasztorze Trynitarzy, dzisiaj Karmelitów na Solcu. Ksiądz Andrzej Witko opracował bardzo szczegółowo ten temat. Takich figur mamy dzisiaj przynajmniej kilkanaście na terenie Ukrainy, Białorusi, Litwy i Polski. Podobieństwo wydaje mi się tutaj oczywiste, nie jest to podobieństwo czysto formalne, ponieważ chodzi o ukazanie Jozafata jako tego, który jest imitator Chrystii, tego, który dzieli jego mękę. I tutaj chciałbym przejść już do wieku XIX. To jest oczywiście obraz, ikona z wieku XVIII, ze wsi Wysokie w Wielkim Księstwie Litewskim, przedstawiająca świętego Jozafata Kuncewicza przy stole, prestole, w takiej konwencji barokowej z puttem, który podaje mu rzezu i palmę męczeństwa, drugi, który podaje mu mitrę. W otwartej księdze cytat z Jana Chrzciciela: pastyr dobry i duszu swoju połachajet za owcy swoi. Ale co jest zdumiewające i co pewnie Państwo uważniejsi zauważyli, po naszej prawej stronie podpis świętego Jan Bohosław. No właśnie, więc mamy do czynienia z bardzo charakterystycznym zabiegiem po kasacie Unii, zabiegiem stosowanym w celach rusyfikacyjnych. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile obiektów, ile ikon świętego Jozafata po prostu zostało zniszczonych, ale część, i tu można powiedzieć dzięki Bogu, została przerobionych. W tym wypadku ta przeróbka była minimalistyczna, ponieważ zamiast świętego Jozafata Kuncewicza po prostu napisano świętego Jana Teologa, czyli Jana Ewangelistę, co oczywiście jest jakąś jawną sprzecznością z całą ikonografią wizerunku, no ale dzięki temu pokazano, w kasacie Unii ten wizerunek ostał się w cerkwi prawosławnej w Wysokiem, a dzisiaj możemy go oglądać w Muzeum Sztuki Białoruskiej w Mińsku. Jest to więc takie symboliczne przejście pomiędzy wiekiem XVIII i XIX, a w nim cały dramat kasaty Unii. I tutaj dochodzimy do drugiej części mojego wystąpienia, czyli do beatyfikacji, której dokonał Pius IX 29 czerwca 1867 roku. Ta beatyfikacja była połączona z obchodami 1800 rocznicy męczeństwa świętego Piotra i połączona z kanonizacją 24 innych męczenników Kościoła powszechnego. Jest rok 1867, nie trzeba mówić, jakie to są czasy w Rzeczpospolitej, której nie ma na mapie. Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb odnalazł w Bibliotece Watykańskiej niskonakładową broszurę Descrizione delle decorazioni ideate dall'architetto cavaliere Fontana dei dipinti nella Basilica Vaticana per la Santificazione dei 25 Beati, datowana na rok beatyfikacji, a zatem opis dekoracji Bazyliki Piotrowej z okazji beatyfikacji 25 świętych i, co jest tutaj szczególnie ważne, 1800 rocznicy męczeństwa Piotra. Wydarzenie bardzo dużej rangi. XIX-wieczny Kościół pragnął podkreślić ideę triumfalizmu. Cała bazylika, jej zewnętrzne były
były udekorowane wykonanymi przez włoskich najlepszych artystów tamtego czasu wizerunkami. Nas tu będzie oczywiście interesował wizerunek błogosławionego, a już za chwilę świętego Jozafata. Otóż takich wizerunków były cztery. Niestety żaden z nich się nie zachował. Moje poszukiwania spełzły na niczym i tutaj właśnie muszę przyznać się do porażki, ponieważ były pewne poszlaki, że te przynajmniej dwa z tych wizerunków miałyby się rzekomo znajdować w jednym z rzymskich kościołów. Otóż niestety nie. Pierwszy wizerunek znajdował się obok 24 innych świętych na elewacji Bazyliki Piotrowej, tutaj w drugiej kondygnacji, w kondygnacji galerii, jako pierwszy, co jest bardzo istotne, pierwszy z lewej, ponieważ my mamy tradycję pisma od lewej, więc to jest najbardziej poczesne miejsce. Drugi wizerunek, ten pierwszy przedstawiał, to jest tradycja znacznie starsza, istniejąca do dzisiaj, przeżywaliśmy beatyfikację Ulmów, przedstawiał świętego w ujęciu portretowym i możemy sobie postawić pytanie, jak on wyglądał i czy w ogóle można na nie znaleźć odpowiedź. Drugi wizerunek znajdował się w przedsionku na gzymsie nad głównym wejściem i ten obraz pędzla Leonardiego ukazywał męczeństwo świętego Jozafata. To jest bardzo ciekawe, bo my w ikonografii mamy przede wszystkim do czynienia z wizerunkami reprezentacyjnymi, które sugerują męczeństwo przez wbity w głowę topór, ale właściwie bardzo rzadko spotykamy samą scenę męczeństwa. Tak jak spotykamy z świętym Stanisławem, Tomaszem, Becketem i tak dalej. Jak wyglądał ten obraz? Nie wiem, czy dowiemy się kiedykolwiek. Podpis brzmiał: Jozafatus Archiepiscopus Polocensis Rutenorum Apostolice Cathedrae Principatus Adsertor Catholice Convictionis Restitutor i tak dalej. I teraz chodzimy do bazyliki, gdzie mamy zawieszone nad balkonami wizerunki 25 beatyfikowanych. I znowu, naśladując i powtarzając chronologię, pierwsze przedstawienie po lewej oraz drugie, jest ciekawe, że aż dwa wizerunki poświęcono tutaj Jozafatowi, przedstawiają sceny, dla których nie mamy żadnych analogii w zachowanym malarstwie. Nie potrafimy wskazać żadnego artefaktu. Mnie się tak przynajmniej wydaje, ale ja ciągle myślę, że ta ikonografia jest jednak pomimo 100 lat badań in statu nascendi i dzisiaj pewnie jeszcze przed nami wiele odkryć. Internet nam dzisiaj bardzo pomaga, bo czasem za naciśnięciem klawisza można dokonać odkryć, na które kiedyś człowiek strawił całe życie, oglądając galerie, archiwa i biblioteki. Na razie nie znamy takich przedstawień. Pierwsze z nich nad balkonem na lewym filarze bazyliki, po lewej stronie, sztandar z malowidłem wykonanym przez malarza Paniniego, a temat możemy określić na podstawie łacińskiego epigrafu. Nie będę cytował tekstu po łacinie, ale przedstawiono tam, mowa tam o cudownym uzdrowieniu Piotra Dankowskiego ze ślepoty przez dotknięcie włosienicą i kamieniami, do których to przywiązano ciało świętego Jozafata utopionego, jak wiadomo, w Dźwinie. A zatem scena cudu. Pośmiertnego cudu dokonanego przez świętego. I drugie malowidło na drugim filarze po lewej stronie bazyliki, również tego Paniniego, uwolnienie z niewoli za przyczyną Jozafata, polskiego szlachcica. A więc dwie interwencje boskie świętego Jozafata, znane nam z Libri Miraculorum, ale nieznane nam z żadnych innych przedstawień ikonograficznych. I teraz pytanie, jak mogła wyglądać chorągiew beatyfikacyjna, ten obraz, który znajdował się w rzędzie 25 na fasadzie Piotrowej jako pierwszy z lewej? Nie wiem, ja tu korzystam z internetowego archiwum też ojców Bazylianów. Przedstawiam Państwu wizerunki XIX-wieczne, które mogły naśladować ten wizerunek kanonizacyjny,
albo same te wizerunki mogły wręcz ukształtować, więc tutaj relacje mogły być wzajemne. Ten pierwszy jest na Ukrainie dość popularny, w wielu cerkwiach unickich możemy go spotkać, jak na przykład już we współczesnej wersji z tą Bazyliką Piotrową na górze, ze Świętym Jurem po naszej lewej stronie, z dzwonnicą Ławry Kijowsko-Peczerskiej po prawej i z klasztorem, tutaj znak zapytania, ale niewykluczone, że wileńskim. A może tak. To też dosyć rozpowszechniony w XIX wieku model przedstawieniowy. A może tak. Zdjęcie obrazu XIX-wiecznego z jednej z unickich cerkwi dzisiaj na Ukrainie. A może tak, to jest obrazek z roku 1863 z okazji 300-lecia męczeńskiej śmierci świętego Jozafata, który powtarza dobrze nam znany z Rycin motyw Jozafata ze złożonymi rękami w mantii otoczonego wieńcem laurowym i oliwnym. To jest pamiątka 1863, a więc jesteśmy na 4 lata przed beatyfikacją, która powtarza bardzo długą tradycję. Niewykluczone, że ten właśnie obraz funkcjonujący w świadomości wiernych obu obrządków mógł być wykorzystany jako obraz kanonizacyjny. I tu kończę część drugą i przejdę do trzeciej, która ma charakter bardziej ogólny. Może jeszcze na zakończenie tej drugiej, no wiadomy nam wszystkim fakt, że męczennik jedności Kościoła po długiej historii wędrówki relikwii, chyba po śmierci Jozefa więcej wędrował niż za życia, wreszcie jego ciało, jego relikwie znalazły się w Bazylice Piotrowej i to bardzo blisko grobu świętego Piotra, za którego rzymski prymat położył swoje życie. Przechodzę do części trzeciej, troszkę nieoczekiwanej, a mianowicie 3 dni temu w Malborku otwarto wystawę Nigra Crux, Mala Crux, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego. To pozornie nie ma żadnego związku z tym, o czym dzisiaj mówimy, ale mam nadzieję, że połączymy te nitki. Otóż proszę Państwa, gdyby ktoś 30, a może nawet 20 lat temu powiedział mi, że będzie taka sytuacja, że do Malborka, stolicy państwa zakonnego, przyjedzie współcześnie wielki mistrz zakonu krzyżackiego, oklaskiwany przez tłumy Polaków i że ja będę wśród tych oklaskujących, to bym nigdy nie uwierzył. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna wystawa, poprzedzona wieloma latami studiów, badań historyków, przede wszystkim polskich i niemieckich, ale także litewskich, prowadzonych oczywiście z własnych pozycji narodowych, to jest jasne. Nigdy wcześniej na poziomie wystawy, która jest wydarzeniem publicznym, nie zaprezentowano i nie zderzono ze sobą dwóch różnych narracji i dwóch różnych legend. Legendy polskiej, no, ukształtowanej oczywiście od średniowiecza, ale w dużym stopniu przecież przez Sienkiewicza, przez Matejkę, przez film już, który tutaj starsze i średnie pokolenie dobrze pamięta ze swojej młodości, z narracją niemiecką. Było to bardzo trudne, arcytrudne przedsięwzięcie, ale myślę, że niezwykle twórcze, ponieważ mogliśmy spojrzeć na zakon krzyżacki również oczami samych krzyżaków, obecnych zresztą, było ich tam chyba około 10 na tej wystawie, notabene jeden Polak, pierwszy od założenia zakonu szpitalnego Najświętszej Marii Panny. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ oprócz naszej tradycji i wszystkie nasze badania, które starają się być w miarę obiektywne, no wszakże wychodzą z punktu widzenia Kościoła katolickiego, rzymskiego lub greckiego.
mają drugą narrację, która jest w klasztorze obok, a mianowicie świętego Atanazego Brzeskiego. Jozafat został zamordowany przez prawosławnych w obronie Unii. Święty Atanazy Brzeski został zamordowany przez katolików w obronie prawosławia. Proszę Państwa, te historie nie spotykają się ze sobą. Ja bym bardzo chciał, żeby się spotkały. One się nigdy nie spotkają, przynajmniej na razie, ani w kościele unickim, ani w kościele katolickim, natomiast mogą się spotkać i powinny się spotkać właśnie na konferencji, właśnie na jakiejś wspólnej wystawie, żebyśmy mogli poznać również drugą stronę. Postać Atanazego dla prawosławnych jest świętym męczennikiem, dla Polaków, czy dla Ukraińców, czy Białorusinów, Unitów, jest postacią budzącą kontrowersję, niewątpliwie bardzo wielowymiarową, wymagającą rzetelnych badań sine ira et studio, ale myślę sobie, że spotkanie tych dwóch świętych nastąpiło już po ich męczeństwie i pewnie ze zdziwieniem spostrzegli się w jednym niebie i w jednym kościele, który przekracza nasze mury, które tak cierpliwie przez wieki wznosimy. Stanie tutaj zresztą bardzo piękny pomnik Jozafata Kuncewicza. W dobie pomników średnich i byle jakich to jest naprawdę dobre dzieło. Nie wiem, czy jest autorka, ale to gratulacje serdeczne. Natomiast w Brześciu Litewskim, białoruskim, stoi pomnik świętego Atanazego Brzeskiego. To jest bardzo ważny i myślę, że ciekawy temat do badań dla nas, historyków. Spotkać ze sobą te dwa etosy, które po ludzku biorąc przez całe wieki spotkać się nie mogły. Myślę, że pomimo straszliwej wojny i rosyjskiej agresji, na poziomie badań naukowych takie spotkanie jest możliwe. Ten słynny rysunek Ilii Repina, a więc artysty rosyjskiego, który pokazuje kazanie Jozafata Kuncewicza, jest w moim przekonaniu emblematyczny. Ponieważ Jozafat w tej pięknej, barokowej świątyni głosi Słowo Boże, natomiast widać po reakcjach sprzeczne emocje. Dla jednych jest to poruszające i zachwycające. No, domyślamy się, o czym mówi, prawda? Mówi o tym, za co oddał swoje życie. Dla innych jest bluźnierstwem i herezją. I myślę, że ta sytuacja trwa do dzisiaj i sądzę, że płaszczyzna naukowa, płaszczyzna uniwersytecka jest płaszczyzną właściwą do rozmowy na ten temat. Ponieważ ja się jestem historykiem sztuki, tym się param, więc pozwolę sobie zakończyć konkluzją artystyczną, bo w tej dziedzinie znacznie łatwiej nam się spotkać i znacznie łatwiej budować mosty, a mianowicie człowiek, którego też jubileusz obchodzimy w tym roku, myślę, że jeden z największych artystów polskich XX wieku, profesor Jerzy Nowosielski, do którego się przyznają i Polacy, i Ukraińcy. Sądzę, że jeden z największych prawosławnych teologów XX wieku, mówiąc teolog, nie mam na myśli akademickiej dyscypliny, ale takie wschodnie rozumienie życia Słowem Bożym. Ten człowiek tworzył genialne dzieła, które przetrwają nas wszystkich i następne pokolenia, zarówno do cerkwi unickich, zresztą jego ojciec był grekokatolikiem, Łemkiem, to jest przepiękna cerkiew w Górowie Iławickim. Przepraszam, to jest akurat prawosławny. To jest, tak. Nie znalazłem, teraz widzę, że zrobiłem błąd, bo tutaj jest znowu unicka cerkiew w Białym Boże, tak jest. Ale przecież wiemy, jak piękne ikonostasy zachowały się również w cerkwiach prawosławnych. No i wreszcie tworzył genialne wnętrza do kościołów rzymskokatolickich. Tutaj się spotkał genialny architekt, myślę, że największy polski architekt sakralny XX wieku, świętej pamięci Stanisław Niemczyk, z największym malarzem sakralnym polskim i ukraińskim XX wieku, Jerzym Nowosielskim. I myślę, że w ten sposób budują się mosty, które nie są łatwe,
które są czasem bardzo długie, ale konieczne, żeby nam przypomnieć, że święty Piotr, patron Kościoła powszechnego i patron Kościoła katolickiego, i święty Andrzej, na którego powołuje się Konstantynopol i Kościół Ruski, byli rodzonymi braćmi. Dziękuję bardzo.